nagrywam jakby co. Dobra, ale cudnie. Pan widać oddali już. Coś tu nie jest pięknie. Śniegu dzisiaj nawaliło. I tu jeszcze wyżej. Aż na sam Kitzsteiner. Cześć, witam wszystkich narciarzy znowu. W tym odcinku będziemy znowu sobie pojedziemy na lodowcu Kitzsteiner, lecz nie zaczniemy od samej góry, bo to macie w poprzednim odcinku, a zaczniemy od tego miejsca, od trasy, na trasie 1 niebieskiej. Pojedziemy sobie tędy, przetniemy wyciąg tutaj orczykowe, żeby wjechać na trasę czerwoną 4C i zjedziemy sobie znowu do tego miejsca, gdzie ta jedynka jest. I tutaj znowu nie będę pokazał, bo już tędy jechaliśmy, więc nie ma sensu. Zaczniemy natomiast później jechać trasą 12 czerwoną, po to, aby zjechać pod dolną stację kolejki Crystal Ban i wjechać na trasę czarną Mambę, która jest najbardziej stromą trasą w tym ośrodku i w ogóle jest jedną ze bardziej stromych tras w Alpach. W Polsce takiej trasy nie znajdziecie, ma 63% nachylenia. Ani Golgota, ani Goryczkowa, ani Bieńkula w Szczyrku. Po prostu nie ma w Polsce tak stromej trasy. Później już pokażę film już od momentu tutaj, bo my tego nie nagrałem, ale wjechaliśmy sobie oczywiście na górę, wjechaliśmy sobie też później gdzieś tutaj wyciągiem tutaj orczykowym i wjechać sobie na trasę niebieską szóstkę, jechać sobie tu już Crystal Ban, aż do tego momentu, gdzie wcześniej jechaliśmy, się spotkamy i tutaj zakończymy, bo tutaj już dalszy ciąg do Alpin Center widzieliście i ten moment, w którym one się jakby łączą. Natomiast nie będę już mówił, jak tu wjechać, dojechać, bo to macie w poprzednim odcinku, więc jeśli chcecie to zobaczyć, to zapraszam do poprzedniego odcinka, żeby mieć ciągłość, a ja zapraszam już na kolejny odcinek. A ja jestem na trasie niebieskiej jedynce, miejscu, o którym pokazywałem na mapie, od którego zacznę. I ruszam sobie tą jedynką na razie w stronę trasy 4C czerwonej. Tutaj uwaga, bo trzeba przeciąć orczyki, które jeżdżą. Jak widzicie, są inne warunki niż w poprzednim filmie. W nocy napadało mnóstwo śniegu, robią się duże muldy, nie ma takiej dużej prędkości, natomiast trzeba złożyć trochę więcej siły, żeby skręcać i uważać, żeby się nie wpakowały takie muldy. Nie wiem dlaczego, ale nie widać tych muld jakoś tak szczególnie, ale wierzcie mi, że były. No ja sobie tutaj jadę, już jestem na trasie czerwonej 4C. Jesteśmy na wysokości jakieś 2800-900 metrów. Nadjeżdża właśnie Bożena już powoli do mnie. Tak to wygląda z tej strony. Cudnie! Cudnie! A ja ruszam dalej. Jak widzicie, ten stok jest tutaj już bardziej stromy, bo to jest trasa czerwona C już, nie niebieska. Jest on całkiem ma podobne nachylenie, właściwie takie same jak tam trasa za orczykami, w którą jechaliśmy w poprzednim filmie. Bo jest to trasa czerwona. Różnica jest taka, że tak jak wspomniałem, napadało dużo śniegu i są super duże muldy. Wolniej się jedzie, trzeba się bardziej napracować. Natomiast tam po lewej gdzieś powinna iść niebieska. Niestety ja tej niebieskiej nie widziałem. Być może została jeszcze nieprzygotowana przez służby, jak nasypał się niewyretrakowana. A tak to wygląda od dołu. Dobrze, Bożena jedzie, nie ma na to czekać. Ruszamy dalej. Tak jak mówię, były muldy, za muldami czasami zdarzało się oblodzenie, a że jesteśmy na dość dużej wysokości, strasznie człowiek się męczył i sapał, bo tego powietrza jednak nie jest mniej, a wysiłek jest większy. Dlatego zostawię na chwilę oryginalne nagranie. Tak. Śnieg jest boski.
źle na tym śniegu. No to pan nie widzi, jak jedę? Widzę, ale się wyjdzie. Ciężko, ale... No i widzicie, ja jadę zasapany dalej, mniej tlenu, głębsze oddechy i tu powoli już się kończy ta bardziej stroma część trasy czerwonej, jeszcze będzie takie lekkie wypłaszczenie, taki minimalny kawałek bardziej stromy, a później już jest całkiem płasko aż pod dolną stację tego Orczyka i w sumie ta trasa jest jakby równoległą trasą do trasy czerwonej 4B po drugiej stronie Orczyka, którą jechaliśmy ostatnio, na ostatnim odcinku. Oczywiście zapraszam do oglądania. Jak widzicie, tutaj jest całkiem płasko już. Są oczywiście cały czas fajne widoki, mimo że jest zachmurzone. Na szczęście chmury były dość wysoko. Co jakiś czas nam sypał tutaj śnieg, więc z tą widocznością było różnie. No i tak to wygląda. Oczywiście można sobie jeździć tylko tymi oczkami tutaj na górze i tymi trasami czerwonymi. Albo tam gdzieś. No ośrodek jest duży, także warto tu przyjechać po prostu. Po lewej stronie jest Bożena i zaczynamy nagrywać. I to jest ten moment, który był na samym początku tego filmu, gdzie widzicie, jak ja się odpycham i ruszam. To jest właśnie to nagranie. Ona mnie teraz nagrywa, a ja ruszyłem i jadę. Przecinam ten Orczyk, więc tutaj ostrożnie. I wjeżdżam właśnie na trasę niebieską jedynkę, którą omówiliśmy w poprzednim odcinku, w poprzednim filmie. Już zapraszam do oglądania. Ja na tym momencie będę kończył i będę się kierował i zaczniemy trochę niżej. Tam, gdzie pojadę na trasę czarną Mambę. A tam u góry jest Alpine Center, którego minęliśmy trasą niebieską jadąc, tak jak na poprzednim odcinku. Tu już jedzie Bożena. U góry nie mowa. To ja jadę dalej tutaj, 11, hey. 13. Statów no, ty są a ty ten 12? Stopa, tak, na czarną Mambę, tak. No bo tam potem jeszcze też możesz wyjechać, ale tu może od razu, nie? Stop, jadę tędy. Jedziesz tędy, to ja jadę 11 aż do tam, do na dół, do Langi. No i Bożena pojechała w prawo, tak jak na poprzednim odcinku, na dół na trasę czerwoną 11. Natomiast ja pojechałem w lewo na trasę 12 w stronę czarnej Mamby i dolnej stacji kolejki Crystal Bank, co widzicie po lewej stronie tych krzesełek. I tu na razie jest płasko, spokojnie sobie jedziemy. Nabieram prędkości, jest fajny, głęboki śnieg, fajne widoki, sobie szuszuję i widzicie, jak fajnie narty po tym śniegu idą, bo śniegu trochę nasypało, więc mi to sprawia radość po takim głębokim śniegu, jak całkiem narty się chowam w tym śniegu. Oczywiście muszę się trochę odpychać, bo dość duży opór to robi, bo jest tu po prostu płasko. A to jest ta kolejka krzesełkowa Crystal Bank, która gdy zjedziecie, to ją nie macie już wyjścia, musicie ją wjechać na górę albo zjechać czarną Mambą, także początkując nie zwrócę uwagę i tak to wygląda. Ja sobie tutaj powoli jadę, podziwiam widoki, na razie nachylenia stromego nie ma, chociaż to już jest teoretycznie chyba 12 czerwona, o ile się nie mylę, i od tego momentu już zaraz zacznie się bardziej stromo, a jak się zacznie bardziej stromo, to i oczywiście będą też większe muldy. Zresztą widzicie, już sobie narciarze tak na kreskę nie jadą, tylko już ci słabi jeżdżąc sobie od boczku do boczku. I tak to właśnie wygląda i tam pojedziemy do dolnej stacji, tak wygląda od góry, ładny widok oczywiście, tam widać tą dolną stację Crystal Bank. A ja już ruszam. Jak widzicie, tutaj już widać bardziej te muldy i trzeba trochę więcej się napoczyć. Stoczyk jest coraz bardziej stromy, bo to już jest naprawdę trasa czerwona. Momentami jest takie bardziej wypłaszczenie, no ale nie da się cały czas tak pociągnąć. A tam widzicie już dolną stację Crystal Bank i cały czas do dolnej stacji będzie takie nachylenie. Oczywiście troszkę się porobiły muldy, bo trochę tego śniegu kopnego tak zwanego jest. Za muldami standardowo lekkie obledzenia już się robią, więc początkujący mogą mieć tutaj trochę trudności, co widać, jak odpoczywają na bokach. A tam widzicie jest dolną stację i tak jest nachylenie już tej czerwonej trasy. A gdy stok narciarski mi się trochę już opróżnił z narciarzy, ruszyłem sobie dalej, bo nie jest za szeroko, także trzeba uważać dla tych początkujących, bo oni tak dziwnie trochę, czasami chaotycznie potrafią skręcić, więc ja sobie teraz trochę przyspieszyłem, żeby minąć tą parkę, która jechała, mi troszkę zawadzała, no i tak to wygląda. Już dojeżdżałem do dolnej stacji kolejki, Crystal Bank, jest to trasa czerwona, przypomnę, oblodzona, muldy, więc jest całkiem fajnie, jest dość stroma. O, teraz widać, że jest stroma,
A ja sobie po prostu zaraz ruszam dalej, już dokładnie pod czternastkę trasę, czyli czternastkę, czyli czarną mambę, która ma 63% nachylenia i zaraz to zobaczcie, jeśli miniecie tą stację, przypominam, to już zostanie wam tylko czarna mamba. Tutaj jest ograniczenie, żeby nie wypaść, bo później zobaczycie, jest skarpa, a tu już jest wskazanie na czternastkę czarną mambę i ja tam na dół, widzisz tą korkę po prawej, to ona wzdłuż idzie czarna mamba, a ja tam na dół muszę zjechać. Także widzieliście, jak jest stromo, jest tu przepiękny widok i tam pojedziemy zaraz, o tu na dół właśnie. I teraz pojadę osławioną czarną mambą. Czarna trasa, najstromsza, podobno najbardziej stromo, 63% nachylenia. Tam na długi, zobaczcie teraz. Na czarną mambę oczywiście można zjechać od strony trasy 11 czerwonej czy 13 niebieskiej, którą widzieliście w poprzednim odcinku, a na którą pojechała moja żona. I wtedy można spotkać taki znak, gdzie jest pokazane nachylenie tej trasy 63%, że jest to trasa extreme, czyli ekstremalna, i taka ona faktycznie, za chwilę zobaczycie. Natomiast jadąc tą trasą, którą ja teraz jechałem, czerwoną dwunastką, tego znaku nie ma, jest tylko taka mała tam kółeczko i napisane, że czternastka i tyle. No szkoda już gadać, bo mówię i mówię o tej trasie, więc ruszamy. Jak widzicie, tu można iść u góry na kolejkę i proponuję początkującym, natomiast ja ruszyłem i tu wygląda spokojnie. Nie wygląda na czarną, tylko jest płasko, bo omijamy kolejkę. I tam sobie jedziemy, tu jest fajny widoczek, bardzo ładnie to wyglądają te zaspy nawiane przez wiatr, bo ten śnieg w nocy co spadł i cały czas dosypywał. Bardzo fajnie wyglądał i tutaj właśnie teraz skręcamy na trasę Mambę, a z tam drugiej strony dojeżdżalibyśmy z trasy niebieskiej czy trzynastki. I wjeżdżamy na czarną mambę, początek zaczyna się stromiej, jest coraz, z każdym odcinkiem jest coraz bardziej stromo i tam widzimy dolną stację kolejki, gdzie musimy dojechać. Widzicie, teraz widać trochę, jak to jest stromo. Jest wąsko przede wszystkim, także ostrożnie trzeba jechać, są duże muldy, duże oblodzenia. Ja wyłączę za chwilę dźwięki, dam oryginał, żebyście słyszeli, jak tu się jedzie, a tak wygląda to już od dołu. Ciężkie warunki. Mnóstwo śniegu. Jestem zmęczony, bo już dość. Muldy, obrodzenie. Na tego. Tego. Ok? Jedzie. Iska. Także jak słyszeliście, w takich warunkach, w takich muldach, oblodzeniu trzeba się nieźle całkiem napocić. Ja już też byłem zmęczony, proponuję czarną mambę wybierać gdzieś na początku jazdy na nartach, po jakiejś tam rozgrzewce i krótkim zjeździe od góry, a nie później, bo jak się zmęczony, to naprawdę trzeba, naprawdę się zmęczony już daje trochę popalić ta trasa. Ale poza tym jest bardzo, mi się bardzo fajnie tutaj jechało w sumie. Jakiś kolega tu dojechał, który się strasznie męczył. I tak jechaliśmy sobie na zmianę. Trochę zważałem też na niego, był początkujący. Trochę uważałem na niego, ale jakoś zjechał cudem. Powiem wam, że ja jak już tak bardziej doświadczony narciarz, mam buty Salomona, twarde flex, czyli twardość buta mam 120, to są Salomony X-Max 120, już takich bardzo zaawansowanych narciarzy, prawie że zawodnicze. I zawsze je dobrze opinam na takich trasach. Nie wyobrażam sobie początkującego z luźnymi butami. Jeśli się rozpędzi za bardzo, wpadnie na taką muldę, to kostka prawdopodobnie skręcona, o ile nie gorzej. But musi dobrze opinać, ale nie ugniatać, żeby było krążenie krwi. No, widzicie, jak ta trasa fajnie wygląda. Ja też już byłem zmęczony, tak jak wspomniałem. Poza tym ja muszę też uważać trochę na tutaj
swoje kostki, bo już kostkę w prawej nodze miałem dwa razy w życiu zwichniętą, raz jak byłem młody, a nie poszedłem do lekarza, chociaż tak to spuchło, że pewnie miałem pękniętą torebkę stawową. I jakieś 6 lat temu również miałem skręconą, ale już mi dali do gipsu szynę gipsową. I też wtedy miałem wylaną pewnie torebkę stawową, czy jak to się tam nazywa. Natomiast z racji wieku muszę uważać już na tą kostkę w prawej nodze, ją chronić, dlatego dobrze spinam buty. Bo przy dużym wysiłku zaczynałem po prostu pobolewać, a swój wiek też już mam, bo w tym roku pochwalę się, będę miał 50 lat, także muszę naprawdę uważać. I powiem tylko, że nie zrobiłem tego, nie skręciłem te dwa razy czy tego na nartach, tylko w czasie uprawiania innej aktywności. Widzieliście, trasa Czarna Mamba na mnie odpuszcza, cały czas jest stromo, teraz dopiero widać taki kawałek takiego wypłaszczenia, a wcześniej widzieliście, jak to wyglądało, oczywiście przegadałem to. Natomiast 68% to jest stromy. Wyobraźcie sobie kąt prosty 90 stopni, a z tego sobie wyobraźcie 45, to między 90 a 45 jest 68, zróbcie sobie kątomierzem, to zobaczcie, jaka to jest strome. No i tu jest trochę płasko, jest zabezpieczenie, bo tam jest skarpa, jak mówiłem, ta trasa ogólnie jest wąska i dlatego też jest trudna, trzeba dość szybko skręcać. Jakbyście chcieli od boku do boku iść, to będziecie to chyba zjeżdżać godzinę albo się zsuwać, no i tak to wygląda. Już w sumie prawie, że jesteśmy na dole, jeszcze jeden bardziej stromy odcinek. Kolega już też dojechał, trochę się u niego obawiałem, bo widziałem, jak chaotycznie robił, część trasy trochę na pupie zjechał, część jakoś się ześlizgując. No i tutaj przed nami jest już ten ostatni stromy odcinek, kawałek. Później tam na dole można już trochę już tak pod koniec tego stromego odcinka się rozpiąć na krechę, żeby nie trzeba było się odpychać kijkami. No i w sumie będziemy na dole i później możecie sobie jechać na góry, albo tam po lewej widzicie budynek, to jest budynek kolejki, takiego łącznika pomiędzy Maiskogel a Kitzsteinhorn tutaj. Taki łącznik bardzo widokowy, można jeździć najnęcki pasiem i tam, i tutaj, i warto się tym przejechać dla samych widoków chociażby. A ja już ruszyłem na ten ostatni, bardziej stromy odcinek. Za chwilę będziemy na dole, tu jeszcze sobie trochę szusuję, także zjechaliśmy, to jesteśmy na dole. Fajna traska, podobała mi się w sumie. I teraz tu już chyba się puszczam na krechę, żeby tam dojechać. Dojeżdżamy właśnie do stacji kolejek Langwied na wysokości, to jest chyba 1976 metrów nad poziomem morza. A tutaj widzimy dolną stację Kristallbahn i Czarną Mambę, jak tam narciarze są, widzicie, nie jest szeroka, to jest trochę inny dzień, są lepsze warunki, dlatego więcej narciarzy jeździło. I tyle, fajna traska. A tutaj teraz jak odjedziemy i tutaj widzimy dolny odcinek Czarnej Mamby, tam gdzie ten narciarz sobie śmiga i tyle. Żona Bożena przejęła kamerę. Czas na odpoczynek. Tak wygląda narciarz po Czarnej Mambie. Fajnie sypie. Ale to jest zima, u nas mogą zazdrościć. Uważaj. A my, tak jak powiedziałem przy omawianiu mapki, wjechaliśmy na górę, później przesiedliśmy się na taki wyciąg talerzykowy, bo w sumie ja chciałem dotrzeć do takiego orczyka, gdzie prowadzi na trasy czarne 5A i 5B. Niestety orczyk był nieczynny, trasy nieczynne, więc został nas zjazd. Jechaliśmy, tak jak pokazała na mapce, trasą szóstką niebieską, jest dość płasko tutaj. Można się rozpędzić, trzeba, żeby później nie podchodzić. Fajnie, bo głęboki śnieg, narty prują ten śnieg, jak widzicie, fajnie się tu jechało. Natomiast śnieg zaczynał coraz bardziej też sypać, dlatego wszystko zlewało się w jedną taką biel. Trudna była widoczność, nie było ładnych widoków, słabo było też widać muldy, bo wszystko się zlewało w tą biel. A tutaj mamy kolejkę Kristallbahn i tam od góry biega, trzeba uważać w tym miejscu, bo wbiega nam trasa tam od góry, zaraz tam było widać górną stację, wbiega nam trasa czerwona, chyba bodajże, o ile się nie mylę, to jest chyba czerwona dwunastka. I one się tu spotykają, albo z dziesiątką niebieską tu się spotykają. No i później sobie dwunastka idzie tam trochę dalej.
tylko nie wiem, czy była czynna. Myśmy natomiast pojechali sobie dalej tą szósteczką w kierunku Alpine Center, dlatego że już planowaliśmy później zjechać tam na dół i przejść na ten łącznik, żeby pojechać na Mais Kogel i tam sobie pojeździć na niższych partach. No jedziemy. Jak widzicie, fajny śnieg, trzeba uważać, bo te mody nie są widoczne, łatwo się wywrócić. O, tam idzie dwunastka czerwona, a my sobie jedziemy tą szósteczką tutaj. Fajnie, nie ma ludzi, tu jest mniej uczęszczane jakby. Mniej ludzi w ogóle tą Kristallbahn wjeżdża, ona jest bardzo długa poza tym. Ruszam sobie zaraz dalej, tylko czekam na Bożenę. Te krzesełka, ta Kristallbahn jest dość długa, ale warto nią też wjechać, bo później się dość długo jedzie. I można jechać taką tą trasą, którą my jedziemy, szóstką niebieską, która jak widzicie jest dość płaska. Jest też dziesiątka niebieska, nie wiem czy była czynna. Jak niebiesko jest dość płasko, można sobie poszusować i fajnie się można najeździć, bo nie jest zbytnio uczęszczana. Tak wygląda to od dołu, widzicie, całkiem płaska, natomiast my tu dojechaliśmy do rozwidlenia. Jeśli pojechalibyśmy w lewo, to pojechalibyśmy pod dolną stację Kristallbahn trasą 12, natomiast w prawo my się kierujemy na trasę 6, bo chcieliśmy dojechać do Alpine Center. To sobie spokojnie z żoną ruszamy w kierunku właśnie Alpine Center, to szósteczką. Jak widzicie, widoczność jest ograniczona, nie ma pięknych widoków. Jeśli chcielibyście zobaczyć z tego mniej więcej miejsca piękne widoki, to zapraszam do oglądania poprzedniego filmu z jazdy, bo tam jechaliśmy jedynką od samej góry, były ładne widoki, a jedynka natomiast nam się tu krzyżuje zaraz tą szósteczką, tu po prawej już widać, tam zaraz chwilę zobaczycie, jak narciarze jadą jedyneczką i one się te trasy tu krzyżują, a tam gdzieś narciarze byli, także tutaj już zwolnijcie. A już tam w tle, to znaczy w tle, widać już Alpine Center, do którego właśnie zmierzamy. No i tutaj musicie zachować ostrożność. A ja już będę powoli kończył ten odcinek. Dajcie kciuka w górę, to nic nie kosztuje, szczególnie jeśli wam się podobał. Miłego szusowania, miłej jazdy i bezpiecznej. I tyle. Do zobaczenia. Cześć.